I możemy zaczynać. Przeszliśmy kontynentalną misję. Jest misja na mroźnej północy, ale my chcemy wyzwanie. Wyzwanie Mańka. Na poziomie hard. Gdzie jesteśmy mamutami i musimy przeżyć. Nie wiem, czy to jest trudne, czy łatwe. Miejmy nadzieję, że nam się uda. Ostatnio żeśmy taki sneak peek robili i rzeczywiście są mamuty, jest Maniek z siostrą, nie wiem czy Maniek miał siostrę. Tu jest ciekawy ten obrazek, że idą ludzie, a za nimi idą mamuty, jakby były tresowane i tak jakieś bawoły. No czy to tak mogło wyglądać? No mogło tak wyglądać, jak wytresował se mamuta, to miał mamuta. Tresowanego człowiek, nie? I tu reach the river with the mammoth, coś tam. Scenario kontrol, no mamutki kontrolujemy. Dobra, musimy uważać na tych, czy możemy przez wodę przejść, czy one chodzą przez wodę, czy nie. I jest napisane, że mam uważać na predatory, nie? Okej, dobra, już czaję o co chodzi. Czemu idę przez wodę? Bo wydaje mi się, że twórcy gry na pewno po lewej stronie zapomnieli zespawnować tych przeciwników, nie? A nie, jednak wilki są po lewej stronie, fuck. Mamuty są wodoodporne, tak. Bo skóra jest wodoodporna, ogólnie tak jak buty się robi ze skóry mamuta. Tak samo mamut jest po prostu wodoodporny jak buty. Dobra, i tak właśnie mamuty chodziły po górach i szczytach. Młode są niepocieszone mamuty. Musimy całą hordą mamucią iść po tych szczytach tu. Patrzcie jak to wygląda. Tak właśnie marsz mamutów wyglądał, nie? Ale ja widzę tu wilki, które maszerują też. No, na szczęście możemy przyspieszyć czas. Inaczej to byśmy tu 100 lat szli. Trzeba uważać, bo małe mamuty, Maniek zostaje z tyłu. Na razie takie, myślę, nawet jak wilki by zaatakowały mamuta, to mamut by nadepnął wilka, nie? Patrzę tu naprzód, czy coś jest? Nie. Więc rozkazuję mamutom iść. Biegną. No dobra, nie było to jakieś trudne, ale wydaje mi się, że to jest dopiero pierwszy punkt naszej podróży. Że będzie też trzeba przed ludźmi uciekać. No i co teraz? To zrobiliśmy questa, co mam teraz zrobić? A, tam jest, dobra, kolejny punkt. No dobra, idę tymi mamutami dalej. Patrzę, czy tu nie ma jakichś wilków. O, niedźwiedź jest po tym. Koniec win. No, wierzycie, myśleli, że to błąd w grze, ale to nie jest błąd. Ale jestem ciekaw, bo rozumiem, że dla ludzi niedźwiedź był predatorem, ale kurde, niedźwiedź dla mamuta, żeby był predatorem. No to jak to tak? Przecież mamut jest silniejszy niż niedźwiedź. Niedźwiedź powinien się bać mamuta.
O ty. Dobra, zostaliśmy zaatakowani. No ale udało nam się przeżyć, nic się nie stało. Dobra, no idziemy dalej. To jakieś kuguary chodzą ciągle jeść i inne takie jakieś. Widzę, że jak pierwsi atakujemy, to jest git, nie? No, powiem wam, że kurde, mamut to musiał mieć mapę w głowie, żeby tu omijać wszystkich predatorów. Czuję, że za niedługo ludzi spotkamy. O Jezu, teraz tam gdzieś musimy iść. Gdzie ja mam myszkę? Taki niedźwiedź pewnie małego mamuta by opylił. No małego mógłby opylić, ale po to jest. Ty, zniknęły mi gdzieś mamuty. A nie, dobra, są wszystkie. Ty, może one chcą się napić? Piją, rzeczywiście, patrzcie. A widzicie, one wodę mogą pić. A, to nie wiedziałem. No to niech się napiją, no niech se. Niech se uzupełnią, dobra. A mogą też jeść drzewo, mogą jeść. No to ja już teraz wiem, o co w tej grze chodzi. O, już wiosna polarna, kurde. Jedzą pewnie drzewa liściaste, to chodźmy tu na te. Na cherry tree. Czereśnie może se zjedzą. Nie mogę namierzyć tego celu. Ty, gdzie one idą? One same mi gdzieś idą. Do wody chyba. Naprawdę? Dobra, idziemy. Bo teraz na równiny idziemy, widzicie? Z jakim się zachce pić? Kurde, niedźwiedzie.
Fak, młody ma bardzo mało życia teraz. O, przetrwałem marsz, victory. Kurde, no nieźle, no. Tego się właśnie spodziewałem po tym. To jest to właśnie. Marsz, tych, marsz mamutów to był. Kolejne wyzwanie. Temple of the Sun. Co to jest za challenging temple? Build the great temple of the sun. Build a stone circle. Beach for many years around it. Jakiś w ciągu życia Morkarsa muszę. To jest wielki szaman Morkar. Wielki szaman Morkar chce, żebym zrobił świątynię, nie? Rozpocznę tylko, żeby zerknąć, czy jak to wygląda, nie? Nie, żebyśmy teraz mieli grać tą misję. Ale chciałbym sobie zerknąć, jak wygląda ta misja z wielkim szamanem. Czemu mi się tylko na czerwono świecą lampki z tyłu za plecami, a nie mogą się świecić na inny kolor? No mogą. No to jak się mogą, to czemu się nie świecą soul? Niech się świecą na romantyczną wizytę dziewczyny w tym pięknym przybytku moim. Romans. I co? No romans, kurde, od razu na różowo. O Jezu, i ten typ chce wielkiego Menhira chce zbudować? Z czego on go chce zbudować? No przecież oni są za prości ludzie. Stone Circle, czyli trzeba 6 kamieni wygrzebać. I do tego trzeba jeszcze 4 Menhiry, czyli 10 kamieni trzeba tu przytoczyć. A gdzie te kamienie w ogóle są? Tu jest jeden. Drugi. No powiem wam, że marnie to widzę. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. No kurde. I to my mamy na tej naszej małej wioseczce, na tą naszą małą wioseczką mamy to zrobić. W której jest jedna spiżarnia i dwie chaty. A w jakiej erze jesteśmy? No w erze, kurde, w erze niczego. No i jeszcze ten koleś nam może nagle umrzeć, bo to nie wiadomo, kiedy ten Morkar, który to jest ten Morkar. Maretka to on. Morkar. Czekajcie, Morkar. Tu jest Morkar. Wielki szaman Morkar. No dobra, no. Ale to na kiedy indziej. Przygoda.